Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w uznaniu bohaterskich zasług położonych dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w działalności kombatanckiej oraz dokumentowaniu i upamiętnianiu polskiej historii odznaczony został Krzyżem Wielkim Ordenu Odrodzenia Polski pośmiertnie generał brygady w stanie spoczynku Stefan Bauer, pseudonim Starbuck. Z głębokim smutkiem żegnamy dzisiaj świętej pamięci generała brygady Stefana Klemensa Bauka, jednego z ostatnich cichociemnych uczestnika wojny obronnej 1939 roku i powstania warszawskiego, fotografika. Człowieka, który całym życiem dobrze służył narodowi i ojczyźnie. Początek jego długiej i pięknej drogi to szkoła podchorążych rezerwy kawalerii Grudziądza. A potem, kiedy nie spełniły się marzenia o zawodowej służbie w Wojsku Polskim, studia w Szkole Nauk Politycznych i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, przerwane przez wybuch II wojny światowej. W tych 6 dramatycznych lat wchodził uformowany w najlepszym duchu pokolenia II Rzeczypospolitej. Gorący patriota, zawsze gotów uczyć się, pracować i skoro zaszła taka potrzeba, walczyć dla Polski. Zaciągając się do armii ochotniczo, nie wiedział jeszcze, że to początek jego najważniejszych przeżyć i doświadczeń. Ta karta życia generała rozpoczęła się od ból bitewnych września 1939 roku przez szeregi polskich sił zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii, nocny skok do kraju i praca w wywiadzie armii krajowej. Przez powstańczą walkę na ulicach Warszawy i jednocześnie jej dokumentowanie na kliszy, aż po udział w drugiej konspiracji w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Po drodze zaś były jeszcze szkolenia z techniki militarnej i umiejętności wywiadowczych, ucieczka z niemieckiej niewoli i kilkakrotne pobyty w więzieniach sowieckich i ubeckich. Za młodu uznany za człowieka zbyt słabego zdrowia do żołnierskiego rzemiosła, okazał się znakomitym oficerem, wywiadowcą i dowódcą, wiele razy odznaczany za swoje bohaterskie czyny. Kiedy ustały najcięższe powojenne represje wobec zakowców, stanęli oni do kolejnego boju o prawdę i pamięć. W świętej pamięci Stefan Bauer był współautorem albumu Miasto Nieujarzmione, jednego z pierwszych wydawnictw przypominającej 63 dni walczącej stolicy, a później jeszcze wielu innych publikacji i wystaw. Jego zdjęcia okupacyjne i powstańcze należą do najważniejszych dokumentów fotograficznych tamtego okresu. Na II wojnę światową patrzymy jego oczami i tak też będą ją oglądać następne pokolenia Polaków. Myślimy dziś o Stefanie Bauku jako o depozytariuszu tradycji niepodległościowej, pamiętając o jego działalności w środowisku kombatanckim, o współinicjowaniu budowy warszawskich pomników Polskiego Państwa Podziemnego i cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej. Popularyzował wiedzę o dziejach najnowszych Polski. Było dla mnie najwyższą satysfakcją i zaszczytem, iż mimo sędziwego wieku przyjął zaproszenie do kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, którego został kanclerzem. Generale, pozostanie Pan na zawsze w narodowej pamięci jako wzór dzielnego żołnierza, prawego obywatela i dobrego człowieka. Będziemy wspominać Pana dokonania z szacunkiem i wdzięcznością, gdyż niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny, której służył Pan całym sercem, nasza obecna pozycja w Europie i świecie jest też Pańskim wielkim udziałem. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Bronisław Kowalski. Szanowni Państwo, niespełna miesiąc temu zwracałem się do pana generała Stefana Pałuka z prośbą o przyjęcie wyrazów szacunku i wdzięczności oraz serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności z okazji pięknego jubileuszu stulecia urodzin. Dzisiaj, w dniu wielkiego smutku spowodowanego odejściem wybitnego żołnierza i patrioty, pragnę powtórzyć słowa swojego najwyższego uznania dla biografii pana generała, która stawia tego bohaterskiego żołnierza pośród najdzielniejszych z Polaków. Generała Stefana Pałuka na zawsze zapamiętamy jako żołnierza legendarnej formacji cichociennych, który w 1944 roku dotarł do walczącej Warszawy, by swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć walkę polskiego państwa podziemnego z okupantem. Żegnając wiernego żołnierza Rzeczypospolitej, wyrażamy panu generałowi naszą wdzięczność za liczne dzieła pozostawione następnym pokoleniom. Szczególnie dziękujemy za inicjatywę budowy pomnika cichociennych spadochroniarzy Armii Krajowej oraz za książki, które utrwalają społeczną pamięć o historii Polski oraz dokonaniach i poświęceniu cichociennym. Odejście generała Stefana Pałuka jest wielką stratą. W imieniu Wojska Polskiego żegnam bohaterskiego żołnierza, kanclerza kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, niezłomnego patriotę, do końca wiernego misji służby wolnej ojczyźnie. Łączę się w smutku z rodziną pana generała. Żegnam generała. Cześć jego pamięci. Z wyrażami szacunku minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. I kiedy dzisiaj żegnamy świętej pamięci generała Stefana Pałuka, możemy śmiało stawiać go za wzór i przykład tego właśnie, że ewangeliczne obumieranie dla Boga, dla rodziny, dla ojczyzny jest przynoszeniem obfitego owocu we wszystkich tak bogatych i różnorodnych wymiarach ludzkiej egzystencji. I dlatego dziękuję dzisiaj Bogu za życie i dzieło świętej pamięci generała Stefana, polecajmy Bożemu miłosierdziu to, co w jego życiu było grzechem i ludzką słabością, a z głęboką wiarą i ufnością prośbę, aby dobry Bóg, któremu świętej pamięci Stefan zawierzył całe swoje życie, przyjął go do grona zbawionych i obdarzył wieczną radością. Amen. Thank you.
Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata.